Boże. Słuchanie. Trochę zamieszana. O Boże, momencik, już chwilę. Zaraz, moment. Ola. Już. O, idę. O. Tak, już. Proszę. Magasti, ty tutaj? Być może. Znaczy być może tutaj, czy nie tutaj? To tutaj, ale to czy pani się nadaje, czy nie, o tym decyduje casting. No, czy pani się nadaje, czy nie, prawda? No. Co, pani decyduje? Tak, ja. Czy może przedstawię, Mania. Mania? Bogu chwała. A, na wieki wieków. A nazwisko? Bogu chwała. A. Bogu chwała. No. A Mania to jest od Marii, prawda? Nie, od Imani. Aha. No i co, ja mam tak tutaj do pani śpiewać, co my tu jesteśmy, nie? No to chyba łatwiej, prawda? Proszę. Ja wiem. Mam się rozebrać? No zwłaszcza tak, pani, bo ma coś pod spodem, prawda? No kostium mam, nie? Policzyłam, jak było w ogłoszeniu. Aha, proszę bardzo. Dobrze? Może być? A, ale pani wie. Co czy wie? A pani, że to jest jakby... Jakby co? Że to jest jakby zespół słowiański z Słowiki. No wiem. Pieśni tańca. No wiem, no właśnie dlatego przyszłam, nie? Bo mnie z wszelkiego, wie pani, szalenie pociąga, nie? Wiesz, znaczy się, od dziecka. A co? Pani zdaniem nie nadaje się do zespołu ludowego? Pani, no nie powiedziałabym, że pani się nie nadaje, znaczy nadaje. Może jestem za wysoka? Nie, no absolutnie. Za niska? Skądże. A, przez to, tak? No, wie pani, no, sama pani chyba rozumie, że to nie jest dość często spotykane w naszym kraju. A już, że tak powiem, w regionach rolniczych, no w ogóle. Nie jest często spotykane. Nie przesadzałabym, wie pani, jest wiele kobiet, które mają piersi nawet mniejsze niż moje. Rozumiem, że scena, występy rodzą pewne wymagania, ale zdarzają się tancerki, aktorki, o piosenkarkach nie wspomnę, niezbyt pod tym względem obdarzone przez naturę, nie? Ale wie pani, to w ogóle nie o pani piersi chodzi. Nie? A o co? O co chodzi? Chodzi o to, że pani no, ma jakby... Jak no, co? Że pani jest... Nie rozmawia, pani sama rozumie. No nie! Nie rozumiem, no. Dlaczego pani za nim nie nadaje się do zespołu, co? No? To... Pani ma za mały biust na scenę. Ha! Jednak! I co? Pani nawet nie posłucha, jak ja śpiewam, tak? Ja za wypuszczenie tego kostiumu zapłaciłam, wie pani? Dobrze, przepraszam. Skoro pani już przyszła, to proszę bardzo, ale ja z góry uprzedzam, że no czarno to widzę. Znaczy, przepraszam, prawda, nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało, no. Jasne. Ja w ogóle wątpię, no. No już niech pani śpiewa, proszę. No. Układ choreograficzny mam opracowany. Aha, to proszę. Na pendrive'ie muzykę mam. Aha, proszę, to proszę tam wejść. Gdzie? No tam w ten taki, tam jest taki odtwarzacz, ten taki ciemnoskóry, znaczy ciemnoszary. Ciemnoszary. No. Czarny swój, no. No właśnie w ten. No. Tak, ale... Ale co? Ale pani pewnie ma za mały biust. Mały?
Czy zgłębie grupowe, czy indywidualne? Różnie. Niech będzie grupowe, zawsze to raczej. Mania jestem. Teresa. Cześć. Pani nie ma kostiumu. Jak nie mam? Mam. Proszę bardzo. Saludowo. To nie jest kostium, to jest rekwizyt. Ale to nie jest występ, tylko przesłuchanie. Na występ kostium założę. No chyba, że się pani zdanie nie nadaje do zespołu. Ale mój kolega prawnik powiedział, że wózek na pewno nie ma znaczenia i nie przez ten wózek nie mogą mnie przyjąć, bo to byłoby wszystko inne, pomijając, niezgodne z prawem. Prawnik z wykształcenia, bardzo bliski znajomy. No, to co? No to... Możemy zaśpiewać razem? Może. Słuchaj, co przygotowałaś? Ja mam muzykę, co? Urowany kielicy. No. Znasz słowa? Znam. O. Ech, no proszę bardzo. Gdybym ci ja miała, znam. Tak, Mania jestem, a to jest Teresa. Cześć, Malina. Malina. Wanda. Ciupagę ma, kochaninka? Nie no, ludzie, to naprawdę jest wszystko coś nie tak. No. Boże, to miał być zespół, wiecie, taki no jakby coś takie mini Mazowsze. No ale nie chcesz was Mazowsze, ja na pewno jestem. Ja też. Ja też, od małego. Ale to jest zespół pieśni i tańca. Pieśni i tańca. Ja mam pieśni, tylko nie wiem, gdzie wytny. Tu, od tu, ta wytny. I zaraz będę miał też tańca. Tak. Przesłuchanie to ja miałem nie jedno, co nie? To jest casting, wie pan. Casting do zespołu pieśni i tańca słowiańskiego. To jest tata casting, tak? No bugiało cię, kobieto? Ja tu mam kurs krawmagii prowadzić, co nie? Jaki kurs krawmagii? Ja tu prowadzę zajęcia zespołu pieśni i tańca. No. Proszę. Zajęć. Sala Pro, 16:30 do 18:00, instruktor Kajetan Niemiec, to ja. Mamy tutaj? Zespoł
Michał Wieśni, tańce słowiańskie, słowiki 16, 18, Wanda Krakowska, czyli ja. Proszę bardzo, proszę pan, przyjdzie tu. O, tu. Umie pan czytać? Co? Ma być ten zespół? Chyba dał nam. Dobra, 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 starczy tego. Wypieczać mnie stąd, ale już. Ty pan sobie wypieczać stąd, to może pan, a nie ja. A poza tym ja ten dostałam pieniądze na fundusze. Fundusze dostałam na te rodziny. Tak? A ja to, jakby no, skierowanie, nie? Skierowanie, a od kogo? A co pani do tego? Stąd. A ja z Unii Europejskiej i będę ten zespół prowadziła, bo muszę się rozliczyć z funduszy. Tak? A mnie ten, a mnie kurator może sprawdzić. Ale moi drodzy, naprawdę nie denerwujemy się. Kochanieńki, to jest na pewno jakieś nieporozumienie. Powiedzmy taki lapsus językowy. Spieprzaj z boku jeden! Sam jesteś lapsus! Co to w ogóle ma być? Jakaś banda pojebańców? Z tobą nie pasłam być wokół tych pini. Tak? A to są moi artyści. Nadajemy się do zespołu? Tak. Słuchaj, no, ziemniaczaro, jedna papka łóżkowa. Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Mówię do ciebie, nie? Do kogo ty mówisz? No, pani dyrektor, mówi krakowska Wanda. No, mamy tutaj problem w sali prób. Pojawił się jakiś człowiek, tak, twierdzi, że, no, powiedział, że Niemiec. Tak, ja wiem, że nie dostałam pewnej kwoty dotacji, ale naprawdę trudno jest prowadzić zajęcia zespołu pieśni i tańca, połączyć z jakimś zespołem sztuk walki. Co? Tak, no ja mam 4 osoby. Ile pan ma kursantów? 0. No właśnie, 0, nikogo nie, więc pani chyba sama rozumiesz, no naprawdę staramy pani w trudnej sytuacji. Tak, dobrze, proszę. Tak. No. No. No dobra, no. Nara. Trzyma. Halo? Tak. Tak, rozumiem. Nie mam. Tak, do widzenia. No i co? No nic, musimy się jakoś pomieścić. To znaczy, że jestem w zespołu? Wszyscy jesteście w zespole. Witam was w słowiańskich słowikach.